Cześć, witajcie, z Stranger Jamir, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w GTA San Andreas. W tym odcinku dojechaliśmy właśnie do tego Dilmore i mamy tutaj znak zapytania, czyli kolejna misja i w sumie jak na chwilę jedyna misja, więc nie przeciągając, nie przedłużając, od razu wbijamy. Pierwsza randka. What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin. Come on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, bitch. I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Tak. To nieźle. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what matters. Oh, my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up, which one first? To the driver, you dumb pig, you choose! Dobra, ja zawsze, no prawie zawsze, wybieram ten oto sklep. No więc już jestem. No to lokalny sklep napolowy w Blueberry. This place will be a walk in the park. Okay, let's just take it. Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what. Aha. We got the cash. Let's get out of here. Those maricon bastards have our money. That's my money. Please, stupid motherfucker. Carl, you drive. I'll shoot. No to lecimy. Fajne jest to, że jak się jedzie na kładzie, to rośnie ci prowadzenie samochodów osobowych i ogólnie pojazdów. Ała. O. Wow. Dobra. Lecimy. Strzelaj hedy. Ała. Tu masz z przodu. Dobra, już jeden tam. Zbieranie teczek to ja już to później zbieram te teczki wszelakie. Bo ja najpierw wolę ich wszystkich powybijać, a dopiero później pozbierać. Bo mogę ich zgubić później, więc... Dobra. O, no zabrałem nawet. No i trzeci. Co, muszę schodzić, czy nie? A, nie muszę schodzić, dobra. Kurde. Pierwszy raz mi się chyba udało mi się takich wszystkich szybko zabić, bo normalnie to oni dojeżdżali aż tam do Los Santos i jeżeli się ich było się w miarę blisko, to po prostu wypadali ze swoich pojazdów i łatwo ich było zabić. Dobra, zabierz kto inny pojazd. Dobra, bo ja wiem, gdzie ona jest. No dobra. You can't stand the heat. Go put your tiny balls in the freezer. Tiny balls? Now just wait a minute. Enough! Just shut up and drive. I'm counting the fucking money. Okay, dobra. Little children.
O, zmienił się kolor samochodu. Lady, I gotta take it easy. Like you said, I got some other shit going on. Whatever, baby. If I play the rough, you do whatever makes you feel safe. Then John, see you around. Thanks and everything, bitch. But you crazy. If you was the last bitch on earth, I'd start going out with an animal. You're too fucking loco, señorita. No, co kto woli. Dobra, w ogóle ile mamy broni? Aha. To w ogóle broni nie mamy. Skorzystam z łopaty, która się tutaj znajduje. Yeah. Carl. Who is this? You know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No. We have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Mhm. Dobra, no to lecimy do pana prawdy, do trufa. Ale najpierw... No i to jest najlepsze, że pojechaliśmy... pojechaliśmy aż tutaj, do Blueberry w sumie, stąd. I teraz musimy do Angel Pine znowu wracać. Dobra, to bierzemy męski samochód i jadymy. I znowu, żebym nie odpalił stopera. Dobra, będę liczył na oko. Okej, dobra, to jedziemy. Okej. No to nieźle. Zajechałbym po broń AK-47, ale mi się nie chce jakoś. No. Chociaż w sumie mogę zajechać, bo to po drodze. No Jezu, ten mnie goni jeszcze. O, ominąłem. Wow. O, ożywił się. Dobra, nie mamy akacza. 30x30. No to jedyne. Kurde, ale laguje ostro. Kurde. Chętnie bym, chętnie bym coś teraz opowiedział, ale jakoś nie miałem ostatnio żadnej przygody. Dobra tam. I tak już w miarę nie da leko. No, tylko się trochę trzeba najeździć.
O ile dobrze pamiętam, to po tej misji znowu będę musiał jechać na drugi koniec. Ale mówi się trudno. Tędy. Nie. Wow. Dobra. Już normalniejsza ulica. Tam trochę zniszczę. Nie driftuj tak. Nie. Ogólnie ten samochód jest fajny, bo się go fajnie nawet tuninguje. Ale za bardzo driftuje. Więc jest fajny, ale nie jest fajny. Jeżeli jedzie się nim na długie dystanse, to nie jest fajny, ale jeżeli się jeździ na przykład po mieście czy coś pomiędzy misjami lub coś innego, to wtedy nawet fajnie wygląda. Albo na przykład jak gra się w San Andreas Multiplayer. Idealnie. Krwawe żniwa. Hello? Hello, somebody in here? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Is this undercover training? Oh no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest weed, and you are gonna deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Yes, the truth. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Ah, bullshit. Dudes, you want mushrooms, you lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Whew, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A fed out smoking me. What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend? You give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Dobra. To lecimy na farmę. Przyda mi się samochód. Kraść kombajn. Ukraść kombajn. Zło wcielone. Dużo jechać trzeba daleko.
No i takie to misje tutaj są pomiędzy tymi miastami, że trzeba jeździć i tam i z powrotem. Co nie jest jakoś mocno fajne. Ukraść kombajn. No. Bywa. Przecież żadna praca nie hambi, czyż nie? A Karl ma właśnie taką pracę. Praca jak każda inna. No, a tutaj widzimy San Fierro i lotnisko. No dobra, już niedaleko. Dobra, tutaj jest farma, którą możemy kupić jako dom, jako posiadłość. Ale to nie teraz, bo jesteśmy w misji. Jedziemy dalej. Już się zbliżamy. No. I jesteśmy. A co to oznacza? Że będą w nas strzelać. Durny karabin snajperski. Dobra, przynajmniej jesteśmy blisko misji. Dajcie mi to. Dawaj mi to szybko. Już. O. No już się bałem, że będę musiał jechać. No. O, jakaś mgiełka widzę. Oj, przepraszam. Dobra, fajnie, pamiętam to. Dziękuję. No wsiadaj! Cwelu! Ała. Cholera, nie mam jeszcze żadnej broni. Dobra. Czuję się jak w MTA San Andreas. Dobra. No i teraz ta fajniejsza część. O ile mi się uda kogoś potrącić. Jakie drifty! Byleby mi nie rozwalili tego pojazdu. No, jedzie samochodzik, który będzie mi przeszkadzać. Ale jeżeli nie zniszczy mi pojazdu, to mam to gdzieś. Dobra, żeby nie wypaść. I zaparkował. Man, you've brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the whoop-de-doo is ready. Just make sure you get that cash.
No to nieźle. Hey! Carl, it's Caesar. What's up? Bad stinky shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The Varios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean jack in Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. Well, I just got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Dobra, to lecimy do Angel Pine. Szacuneczek nam podrósł. I już chyba niedługo będziemy zakończać ten odcinek. Już tylko dwie misje. To najwyżej będzie jakiś dłuższy odcinek. Wow. Nie wywróć się. Nie. Reszta. Bylbym nie zginął. Ej. O, dobra. Dawaj auto. O tak. Uciekaj w skały. Dobra. Lecimy. Szybko. Fast. Wow. Lecimy. Tylko, że coś nieprzyjemnie laguje od czasu do czasu. Policja na sygnale. Wow. Przepraszam. O, tutaj pojawia się samochód? Dobrze wiedzieć. Dobra. Najpierw zapisać grę. I lecimy. Król na wygnaniu. Hey, Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look. You going to the barrio with that Big Willie bullshit and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those chota pigs Tenpenny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No. Not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Yay. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. Whoa. Hello? Where'd you been, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas! No. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? Dobra, no to mamy jeszcze jedną misję z Kataliną. Szkoda, że nic nie widać.
To jedziemy jeszcze raz, znowu tak daleko. Wow. Nie ma to jak jeździć po ścianach. Realistyczne. Wow. Dobra, easy. Kurde. Dobra, może być ten samochód. O, policja, jak fajnie. No właśnie, nie mamy żadnej broni. Fajnie. Dobra. Tereny będzie szybciej, tędy będzie szybciej. Długo się jeździ tutaj. Wow, nie tu pojechałem. No. Jedź. Już jesteśmy na szczęście. Może gdybym miał co powiedzieć, to te podróże trwałyby szybciej. Dobra, to w każdym razie już jesteśmy. Mam tutaj zapis i bierzemy kolejną misję. Pierwsza baza. Hey, Catalina, baby! It's me, Carl Johnson! Hey, baby, I'm sorry, we got off on the wrong foot! I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see her. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit.
Now where is this stupid bitch? Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. No to nieźle. Just don't fucking shoot me, please! Do you think you're sorry? Huh? How are you going to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking! Yeah, yeah. And I'll take you to rob banks and shit. Oh? And, you know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'm gonna treat you right, baby. Shit. Just, come on. Just please don't shoot Carl, me. Jak słodko. I love you. That's great. Cool. Yeah, fantastic. Shit, all that. You wanna go rob some shit, baby? No to nieźle. Hey, what we got left? Are you stupid? Do you forget already? The gas station in Dillamore, the bank in Palomino Creek, or the betting shop in Montgomery. Okay, well this time we gonna do it real chill. No crazy psycho shit, baby. Speak for yourself, soft boy. Today, I feel like killing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry, I make an exception for some of the men in my life. Now drive faster! No pronto, lecimy tutaj. Najbliżej. I thought you'd drive better this time around. You ever driven a car? Przeciw wszystkiemu. You wanna rob a betting shop? Yeah, do you know man enough? Here, Carl. Satchel charges. Where the hell did you get them? To nieźle. Dostanę jakiś pistolet? Open the back room door or I'll blow your fucking face off! Leave the panic button or I'll kill your children too! I warned you, you stupid bitch! Stupid fucking bitch! Now I kill you! Eat my shit! O, ej! Czemu to nie wybuchło? Ała, dostała. Okay, I got it. About fucking time. You're a fucking sloth. Whatever, let's roll. Get in that fucking car. Police, go, save it, Lord. You got nowhere to go. You're fine. I'm covered. Ain't no more problems. Nice, you're lucky. Dobra, chyba nam się udało. O, słod. Na szczęście ta bryka jest w miarę szybka, ale nie aż tak szybka. Wow. A przynajmniej nas już słod nie goni, tylko helikopter. Przynajmniej zahamowałem. Dobra, i już jesteśmy. Easy. Ała. What do I have to say to you? You're a great girl and all, but you gotta calm down. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. So you get given a lioness and you want a pussycat? No, I just want... Do you know why I act like this? No. Love, Carl. A woman's heart is the best you would play. And you will break my heart. Sometimes I want to kill us both.
Please, don't do that. Just relax a little. Dobra. No to co, jak będziemy mieli, to jeszcze jedna misja i szuchuchu, ponad pół godziny odcinek. A, tylko trzy misje? No, jakoś słabo to idzie. Oj, bardzo słabo. Dobra, no to mamy. Mamy też ładunki wybuchowe. No to nieźle, dobra, to bierzemy od razu następną misję. Miłosne igraszki. Hey, Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. All right, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. All right, I'm coming. No to nieźle. Look, baby, I really need that paper. Oh my god! What in hell's name is that? This, you fucking prick? This is a rack. I'm gonna no, torture baby. Your sorry no, ass. Please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow! Hey! Ooh! Ah! Ouch! Damn! Oh, shit! Yes! Faster! Harder! Deeper! Oh, yes! 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 Aha. No to nieźle. Maybe we can go out and rob now? Aha. How was it? Different. I knew you would like it. Look, baby, I thought we was gonna make some serious paper. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot. I see the way you look at me. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first. Then I will make you... Enough! I need some fucking money. Carl, you are really boring me now. Ooh. Please, sweetheart. I got in some real, real deep shit. Okay. 5000 mam tylko? Kurde, co tak mało? Wait a second. What? Where'd that come from? Enough! I'm not speaking to you. Vista! Oh my tummy feels strange. Kierowca cystern. I'm going to banking, I blow your fucking balls off! This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Ooh. Hey, what you doing? No jak to nie weszło? No, dobra, poszło. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Try! I know a guy who pays for his freaking cargo. Get ahead of him! I don't wanna do this! Steady, steady. Oh my god, I'm gonna die. Oh, gonią nas. Keep her steady so you I can get a good shot. We'll get ourselves killed. Ale laguje ostro. Cały czas laguje.
Co to może przestać lagować? Keep up with him. It ain't worth it. Can anybody in this state drive? Get ahead of him. That rig will crush him. No i dobra. Już chyba to było na tyle. Lock their route. I'm scared. No, to by było na tyle. No, oni się jeszcze przeteleportowali. Spowoli. Wow. Aha, no to nieźle. Hello, Mr. Whittaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this wad of cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. No i teraz mamy tutaj dodatkowe misje. I możemy za to zarabiać. Ale na razie się tym nie będziemy zajmować. Dobra, dostaliśmy 5 kafli, czy mamy... 11 kafli. Dobra, no to bierzemy motocykl. Co? Aha. Włączyła się misja. Wyświetliło się z chwilą, że ukradłem kurierowi zero. Bo od czasu do czasu będziemy dostawać teraz takie telefony, że właśnie jeżdżą ci kurierzy Big Smoke'a. I właśnie możemy odebrać ten telefon lub nie odbierać tego telefonu. A gdy już odbierzemy, to mamy jeszcze to albo akceptujemy, albo nie akceptujemy. No ja jakoś tego zazwyczaj nie akceptuję, bo to i tak ile? Chyba tam jest 10 tysięcy maksymalnie możemy dostać. Już w sumie nie wiem, nie pamiętam, bo nie robiłem zbyt często tych misji. Tych właśnie z kurierem, ale wiem, że chyba są dwa rodzaje kurierów, bo występują w dwa jakieś tam dni, chyba w poniedziałek i piątek, i wtorek i czwartek, ale nie wiem, nie jestem pewien. W każdym razie jak się przejdzie grę lub no po prostu cały czas będzie się na piechotę czy coś, bo tak to bo w pojazdach nie można telefonów odbierać, ale jeżeli się cały czas będzie, to będą te telefony i będzie można łatwo zarobić, o ile ktoś oczywiście chce, bo na przykład czasami z Las Venturas ci zadzwonią, jak akceptujesz to, albo możesz zostać i po prostu będzie ciebie wkurzać, że masz na radarze pokazane, gdzie jest ten, gdzie jest właśnie kurier, ale możesz go też jechać, zabić i no trochę to potrwa. No ja jakoś po prostu nie lubię tych misji, ale jak trzeba, to trzeba. Dobra, to my już jesteśmy przy chacie Kataliny. To czas zapisać grę. Czyżby Caesar? Hey, what's happening? Why you so cheery? You thought I was one of your cheap whores? Baby, you gotta chill the fuck out. I chill out when you get here. Jestem tutaj. You better hope I don't make testicle kebabs when you arrive. Look, this ain't no... No more talk. Get your ass up here, now! No to jestem przecież. Dobra. To lecimy. Zapisujemy oczywiście na krwawych żniwach. Wow. Krwawe żniwa. Tak. No i dobra, no i to by było już tyle w tym odcinku. Tam mamy jakąś willę z Los Santos, widać. Tutaj mamy zwiastun napis Los Santos i teraz chyba Caesar dzwoni. Dokładnie. Caesar, what's up? I can smell nitrous oxide from a mile off. Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast. What are you talking about? Street racers from San Fierro. They meet out here to tear up the blacktop. No chota choppers. You want to make some money? Does the Pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. What the holiness does his business is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man.
Dobra, no to mamy misję Cezara, no to jeszcze raz zapiszę i w następnym odcinku od tej misji zaczniemy. A na razie to już było na tyle w tym odcinku, więc zapraszam was do komentowania, do subskrybowania i do oglądania kolejnych odcinków. Zagrajmy w GTA San Andreas. Więc siema.